Witamy ponownie w następnym odcinku serii Pokaż, co potrafisz, w bardzo nietypowym odcinku, gdyż jest to czołg, który tylko 10 tysięcy osób posiada, czyli czołg się zwie VK7201. W ostatnim odcinku był filmik, pierwsze wrażenia moje na temat gry tym czołgiem, ale ja grałem tylko raz, a tutaj jest meczyk gracza już obytego w grach i obytego nawet w grach tym czołgiem. Ucina, cześć! Witam, witam. Z Ucinem są jego koledzy, czyli mogę to powiedzieć, czołówka graczy polskich w World of Tanks, czyli przedstawcie się, koledzy. Wielki cud. Grom, no to wiadomo. I German Falcon. Tak, którego jeszcze pierwszy raz dopiero goszczę u mnie na kanale, ale jesteście z klanu Unika, w zasadzie byliście w klanie Unika, bo tworzycie nowy klan, ale o tym zaraz. Na razie skupiamy się na meczu tym czołgiem. To Ucin, powiedz, jak w ogóle ci ten czołg się podoba? Znaczy ja tutaj na tej mapie chciałem właśnie przejąć tutaj sobie tą stronę. Zawsze tutaj wjeżdżam, ale niestety teraz się okazało, że nikt tu nie pojechał. I mówię do typka, że odpuszczamy lewą w stronę tam na linii A1. Tam jest za dużo czołgów, odpuszczamy. I tutaj postanowiłem sobie wyjechać bokiem na Tortoisa, co mi tam. Czyli jak widać Tortoisa bez Golda da się przebić, nie? Z Goldem. Z Goldem. Ja sobie przemieniłem kolejność pocisków. Aha. Ale oczywiście nie masz same Goldy. Wiadomo, ta lufa, którą ma S100 i którą ma właśnie ta V-ka, oczywiście to nie są te same lufki, ale mają te same wartości penetracji i obrażeń, ale tutaj ta V-ka ma gorszy reload, nie? Tutaj strzał na ślepo w WZ, jak się później okaże, był trafiony. Przebiciem. I kolega typek na IS-4. Te. Co tam robiłeś na tym IS-4? No typka nie ma. Typka nie ma, tak? O, to wybaczcie. Wiadomo, po świętach, pełny brzuch. Dobra, tutaj czyli... trochę małe zamieszanie było, bo nie było jak się skontować. Pełno takich syfiarzy na IS-5 było. Którzy tylko przeszkadzali, a nic nie robili. Ale co zrobić? Team mu się nie wybiera. No, właśnie ja w ostatnim odcinku, nie wiem czy Ucin widziałeś, próbowałem robić tak zwany dupny safe scraping, nie? Czyli obracanie wieży, wysuwanie tyłu, nie? Ma to jakiś sens z tym czołgiem, czy nie za bardzo? Ale to z reguły nie przynosi żadnych rezultatów, bo tył jest miękki, a tutaj... Choć wyjechałem przodem, to liczyłem, że coś odbije i tak jednak było. A koledzy, jak mówiłem już, goszczę kolegów obytych w grze World of Tanks. Grom, ty też masz oczywiście ten czołg, tak? Tak, udało się zdobyć. Razem z klanem wszyscy, akurat z piratów, żeśmy zdobyli wszyscy te czołgi. Nie wiem, mi nie podpasował trochę ten czołg. Dla mnie, ja w ogóle lubię bardziej na medach jeździć. Faktem, że ma fajny ten damage podstawowy, bo to ma działo ze setki. Coś tam odbija, to fakt, ale dla mnie jest, nie wiem, taki trochę zamułowaty i taki za wolny i jakoś tak, nie wiem. Ale ogólnie może być. Trochę mnie zdziwiło to, że jak dzisiaj przyjechałem z Ustronia i chciałem zobaczyć, za ile go mogę sprzedać, pokazała się suma 4,5 miliona kredytów, a normalne dziesiątki 2,5 miliona. Czym to jest spowodowane? Tylko tym, że jest teraz tańsza dziesiątka, czy po prostu ten czołg można drogo sprzedać? To nie wiecie, nie? Nie, ale chyba M60 też za tyle samo można go opylić, tak mi się wydaje. Z tego co mi się wydaje, te dziesiątki, co dostajemy za kampanię, to warte są chyba 22 tysiące golda, dlatego ta cena.
Aha! Aha! Dlatego, czyli ostatecznie, jeżeli wkurzy ten czołg, można go solidnie sprzedać i jeszcze mieć miejsce w garażu, nie? Co tu się dzieje? Atakujecie ST1, ale chyba dostanie w dupę, nie? Tak, przeładowałem sobie hejka, bo już był na odpysku. Tutaj na tym czołgu są goldowe pestki bardzo słabe. Są to pociski hip, które od boku często się odbijają lub trafia się za zero przeciwnika. I często właśnie denerwuje się na takie ciała, jak ma setka i ten czołg. Okej. Okay. Ale jak już, to lubi. Już w zasadzie was została trójka, ale trójka dziesiątek, a u nich tylko jest jedna dziesiątka. No niestety słabo wylosowało ci. Tylko 690. A jak tam w ogóle na świętach było? Co dostałeś u Cin pod choinkę? Dmuchaną lalkę i takie tam przyrządy też. I przyrządy do dmuchanej lalki. No tutaj niecenny strzał. O, tutaj już sobie zrażowałem, bo widziałem, że on ładuje. Sobie wyjechałem na pewniaka. Wczoraj byliśmy z Gremem też na jednym z odcinków u Moltiego, w którym, jak się później okazało, nieźle nas rage'owali. Ale to może więcej powie Grom, bo on tam się orientował. No ja nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym? Raczej nie. A co to był za meczek? No właśnie też tą pałką. Jedne z pierwszych bitew na tym czołgu. Aha. Multi pokazał i taki rage poszedł, że w końcu skasował ten filmik. Aha. Hejty. Ale nie ma się co przejmować hejtami przecież, nie? Hejterzy to są ludzie, którzy zazdroszczą zazwyczaj, nie? Chodziło o to, że ja za dużo niby przeklinałem, no i tyle. Aha. I na tym możemy zakończyć. Okej. A tak sobie oglądamy ten meczyk, podziwiamy wspaniałą grę Ucina, ale tak przed rozmową wspominałeś, Ucin, że będziecie tworzyć nowy klan. Tak, zgadza się, to może Wielki coś powie. Wielki, co to za klan będzie? Tak, będziemy tworzyć. Klan się będzie nazywać RNG. Loga nie pokażemy niestety tutaj, chyba że później jakoś w filmiku się uda. Będzie to klan International. Mamy umówioną mniej więcej grupę graczy 40-50 osób z przewagą pików. Bardzo dużo graczy gra ESL 7x7, 3x3. Jaki cel ten klan będzie miał w swoim istnieniu? Cel ogólnie jest, żeby zdobyć czołg na każdej kampanii. Cel jest taki, żeby grać aktywnie. Wielki, ja ci przypomnę, guzik do końca trzymaj, bo cię przerywa. Tak? O, tutaj w tym momencie mówię, aha, typek, dobra, to już przegraliśmy bitwę. Możemy szukać sobie innego czołgu w garażu. Ale jak się okaże później, to jednak się udało wygrać. Czyli leci na ciebie Batchat. Mówię, a pewnie mi obiedzie, bębenek sprzeda i po grze. O, to było coś. No nie wiem, co on planował, jaki miał powód, żeby stać w miejscu. No. Jak wiadomo, Batchat powinien szybciutko 5 pestek wlepić w tyłek, a on, nie wiem, może próbował kontować, nie? No, tutaj mówię, patrz, sobie załadowałem specjalnie hejka na artę, mówię. Tak sobie strzelę dla pewności hejka. Pytanie. Ale właśnie przeciw panterne to lubią mnie trafiać, nie wiem, jakoś dłużej pocisk leci. Mówię, wezmę hejka, to na pewno go trafi. Czyli hejek leci szybciej? Tak mi się wydaje, takie mu odczucie. Aha. Jeszcze jakie tu miałeś moduły? Miałeś tam osłonę? Nie, bez osłony, stabilizator. A perk na taranowanie, czy tak sam siebie ten czołg? Taranowanie jest. 4 perki z setki. Ogólnie. No i w zasadzie arta powinna paść z HEK bez żadnego problemu, nie? No aż ciekawy jestem tego strzału.
Zdejmiesz go? A, bo dobra, nie, nie ważne. Nie będę spoilerował. Utin to jest chyba czołówka graczy, jeżeli chodzi o występowanie u mnie w odcinkach. Tak, tak, jeszcze specjalnie sobie przed tym filmikiem sprawdziłem, kiedy pierwszy raz cię występowałem. Było to 2 października rok temu. Siema. Więc już ponad rok temu. O, masz. No, strzał za 300. Pierwszy meczek to był na Mikromausie drugiego tieru, na Himmelsdorfie. Co tam sobie nabijałem punkty efektywności na zbijaniu kapa na T18. Pamiętasz może, Faja? No. No i zerkamy na końcowe wyniki, czyli 2088 pojedynczego expa, as pancerny, stalowa ściana, specjalista, 9135 obrażeń, przyjąłeś na klatę 6260. Czyli tak, chłopaki, na koniec, czy ten czołg w ogóle... Bo ja tylko jeden mecz rozegrałem. Wy już tam na pewno sporo meczy rozegraliście. Jak oceniacie w ogóle ten czołg? Ja powiem tak, ten czołg ma jakiś dziwny matchmaking co do losowania map. Tak, na ponad 30 bitew wylosowało mi tylko dwie miastowe. No to jest porażka. Mhm. Czyli on powinien... On najlepiej się czuje w miastach, tak samo jak Esetka, nie? Tak. Grom, a ty jak uważasz? No ja też wczoraj grałem z Ucinem i cały czas nam losowało Elhalufy, Piaszczyste Rzeki, jakieś właśnie takie mapy. Ja przynajmniej jeszcze w ogóle Ucin mówi, że miał ze dwie bitwy miastowe. Ja akurat nie miałem ani jednej niestety. A chętnie bym sprawdził ten czołg, jak to się w mieście zachowuje. Myślę, że w mieście się nada, ale na otwarte mapy nie, na pewno nie. Mhm. A styl gry tym czołgiem, czy on dobrze kontuje, dobrze się nim kontuje, czy w ogóle jak najlepiej grać tym czołgiem, waszym zdaniem? No tak jak podobnie kasetką i mausem, trzeba właśnie kontować, chować ten miękki przód, ten kadłub i pokazywać tylko boki, bo to jednak przynosi rezultaty. A jeszcze mam ostatnie pytanie dla was. Robicie misję na ISA 6? Ja sobie odpuszczam. Ja tak samo. Ja i wielki. No ja mam już zrobione... Tak, ja mam zrobione 560 tysięcy. O lol. A masz już ISA 6, czy to będzie twój pierwszy ISA 6? Nie, jeszcze nie mam ISA 6. Właśnie bardzo chciałem mieć ISA 6, dlatego zacząłem robić tą misję. Mhm. Dobra. No, dzisiaj właśnie graliśmy na bitwie drużynowej 7-7. Już tam właśnie jeden koleś mówił, że zdobył sobie tego ISA 6. Szybko w miarę. Czyli nie jest to takie trudne po prostu. Szczególnie w najbliższych dniach będzie X razy 5, to można sporo przeekspić w tej misji, nie? Dobra, to dzięki Ucin, że pokazałeś nam ten super meczyk. Sorki za moją niedyspozycję, ale przed chwilą nie miałem prądu, musiałem lecieć po browarki i po jestem baterie, taki tak trochę rozszczęściony jestem. No ale myślę, że coś się tam dowiedzieliście na temat właśnie tego czołgu. No i mam nadzieję, że meczyk się wam podobał. To nic, wielkie dzięki i trzymajcie się, na razie. I przede wszystkim wesołych świąt. A, wesołych świąt, tak jest. Tak jest. I fajnej zabawy na Sylwestra. U mnie, jakby ktoś nigdzie nie szedł, to ja będę cały Sylwester twitchował i jakieś tam zabawy organizował dla zabłąkanych czołgistów. Dobra. O, Ucin, może będziesz, nie? Wielki, dobra. Niech dokończy o tym klanie jeszcze. Aha, no. Właśnie, wielki. A co jeszcze mam dodać? Wszystko, co potrzeba. A ty, Grom, też wszystko, będziesz w tym klanie? Tak. O, czyli to będzie jakiś koks klan. No tak, ogólnie mamy już, tak jak mówiłem, dogadanych około 40-50 osób. Minimalne wymagania do klanu to 1700 WN6. Czy tam WN7 jak woli. Ogólnie graczy rekrutujemy bardzo dobrych dziesiątkami. No i cel CW, zaistnieć na mapie. Czyli... Jeszcze turnieje od WG też. Tak, dokładnie. Tak, i turnieje WG. Są dogadane osoby właśnie, które grają dużo Esla. Ostatnia edycja Manglet Metal, nie wiem, Faja, czy to śledziłeś. Ja udało mi się skompletować zespół, z którym wygraliśmy ten Manglet Metal.
I będą też ludzie, parę ludzi właśnie z tego teamu tutaj do tego klanu będzie dochodzić. Także naprawdę, sami będą dobrzy gracze, zobaczymy jak to wszystko będzie wychodzić, no ale miejmy nadzieję, że będziemy cały kurwa, czas faja. Na mapie widnieć. Gibon, czekaj, bo już kończymy filmik, momencik. To ja na tym, na obrazku tego filmu wstawię może logo tego klanu, które powstanie. Okej. Okay. Dobra. No, będziemy wdzięczni. No, nie ma sprawy. Okej, no to dziękujemy wszystkim za uwagę i trzymajcie się na razie. Na razie. Na razie.